Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Lecimy przez te otwarte w poprzednim odcinku wrota do, jak to było określone, do wilczej krwi, czy coś takiego. Musimy teraz dla konkretu sprawdzić tego, opis w wiadomości, ale... Nie chce mi się tego robić. Kamień pokutny. To już mam. Zobaczmy, co się kryje dalej. Hel, co tu właśnie? A, proszę, upiory się napieprzają z tymi typiarzami. A, dobra, działa mi jednak ten. No tak przez chwilę, kurde. Miałem wrażenie, że za cicho trochę się nagrywa mój głos, ale jest w porządku. Czyściutko. O i proszę, ognisko. Jak milutko. Dobra, przejdźmy się w tą stronę. Zobaczmy, co jest w tym kierunku. Żywica sosna zostawiona przez typiarza. O proszę! Dobra, wiem gdzie jestem. To jest ten... to będzie skrócik. Do tego, tego. Pamiętacie, gdy drzwi, za którymi był ten jaszczur? Tutaj głuska z tytanitu. I... wielka magiczna broń. No i co, jak odblokowany skrót? Tam jest właśnie ten czarny rycerz. Sprzed chyba 3 odcinków, tak mi się wydaje. Chyba 3 odcinki temu tam byłem. Na bank byłem tam zanim poszedłem do katedry głębin, więc... To jest taki mój jedyny punkt odniesienia. W czasie do tego. No niestety nie ma nic tutaj w dzbanach. A w tych? Też nic. Dobra, zobaczmy to zaklęcie. A, wykupiłem sobie i pomnożyłem też te błogosławieństwa. No akurat, no bardziej zależało mi na tym skrytym błogosławieństwie, bo ono jest zajebiste. Odnawia wszystkie punkty skupienia. A, i w ogóle właśnie kupiłem sobie to, ale nie pokazałem wam opisu, więc... Nadrabiam. Woda poświęcona przez królową Lothric odnawia wszystkie punkty życia i leczy dolegliwości. Królowa Lothric, żona dawnego króla Oceirosa, była początkowo czczona jako bogini, płodności i bogactwa. Gdy urodziła Ocelota, swe najmłodsze dziecko zniknęła w ciszy. I skryte błogosławieństwo. Woda poświęcona przez królową Lothric odnawia wszystkie punkty skupienia. W Lothric znajduje się grób, którego nikt nie odwiedza. To mroczne miejsce, w którym spoczywają wojownicy bez przeszłości. Tylko królowa Lothric zechciała udzielić im błogosławieństwa. Dobra. Chociaż nie muszę tego zmieniać nawet. Może zostać tak jak jest. Po w razie potrzeby sobie użyję tego prosto z ekwipunku. A, na plecach. Okej, okay, już się miałem pytać, czy te upiory są zabite. Ładnie! Tak, sam jeszcze totalnym przypadkiem był. Okej,
oka. Rękawice ciemności. Świetnie. Dobra, to nadrobimy dopiero, kiedy cały set zdobędziemy. Bo teraz to nie ma raczej sensu. Jeden. Ciepło wykorzystajmy, żeby się podleczyć. Tylko żeby to zrobić, to muszę użyć płomienia. Tak, i wracamy do Domu Świętego. Jak słyszę, jak się tam napieprzają? Dobra, let's go. Otwieramy wrota. Tutaj to się nawala, bo nikogo nie widzę. Ale sporo trupów. Ha, tych dwóch, dobra. Żeś nie było widać normalnie. Dość fajne wejście, nie powiem. Są stróże otchłani. Myślę teraz to bardziej stróż. O, okej. Dobra, ta walka nie będzie trwała długo. Tego użyję trochę magii. O kurde! A dobra, jednak stróże. Muszę kupić trochę zadrwić o czasie. O kurde, się jeszcze między sobą nawalają. Ciekawe. Próbuję tego. No, nawet wyszło nieźle. Ale jest finik, czyli oczywiście jest druga faza. Co jest? To jest ich krew? O kurde, czy ich krew go właśnie rozpaliła? To wyglądało super. Okej. Gdzie on jest? Tu. Grat Farona. Nie tej mgły, dwa tak. A kurde, nie tak źle. Nawet przez jakiś czas może tylko zatrzymać tę grę. No ale dobra, nie ma szans w potędze tego miecza. I cyk, zabity jeszcze bronią własnego przymierza. Władca Pogorzelisk upadł, pięknie. Popioły władcy i dusza wilczej krwi. Jest ognicho, super. To się cofniemy od razu do tej. Do naszej kochanej kaplicy. Ale to za chwilkę. Bo najpierw obczajmy sobie opis duszy. Dusza wilczej krwi. Służy, dobra, to jest ten, dusza wilczej krwi. Krew została rozdzielona między stróżów otchłani. Ich dusze zaś stanowią jedność z duchem mistrza wilczej krwi. Czyli oczywiście z samym Artoriasem. Dobra,
Lecimy do kaplicy. Patrzcie, o dziwo, katedra głębin jest później do eksploracji. Oho, babka tu wróciła. Nice. O kur... Jezu, on tu był cały czas? No nie gadaj! O, patrzcie, ten zniknął. Dobra, najpierw z tym pogadajmy. Ale... Nie, no nie, nie ma bata, nie było go tu wcześniej. Mijałem się kilka razy z tym miejscem w poprzednim odcinku i go tu nie widziałem. I know you. Been some time. I just dropped in to see how she's getting on. Now, what are you playing at with this circus? This cesspool of doddering old folk and degenerates. Couldn't be better. She must fit in perfectly here. This place is a cesspool of good hope. Dobra, niewiele więcej powie. Ale czy jestem teraz w postaci, będę miał coś nowego do powiedzenia po tym, jak pokonaliśmy pierwszego władcę pogorzelisk? Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Lojalność Mrocznego Księżyca. If you should acquire a Sith blessing. Okej, okay. Świetnie. Muszę zobaczyć, czy to jest potrzebne do jej questa, żeby ją przyzwać. Mam nadzieję, że nie, bo to... Różnie bywa z tymi NPC-ami przyzywanymi podczas walk, ale to jeszcze się przekonamy. Strażniczka A nic nowego nie mówi. Kurde, gdzie się ten gościu zmył, co to był? To mnie ciekawi. Zobaczymy, tam jakaś wiadomość była. Zobaczymy, czy to jest od niego, czy może... Czy może od twórców. Hello again. Welcome to Patch's Boutique of Wonders. Can't resist it, can you? Ah, what the step! Dobra, to się powtarza. Ma coś nowego? Nie. Can't find it. Dobra, ciekawe, czy ten typ się odezwie. Now invade our cup. Nie, ciągle to samo. Chociaż kto wie, może jak popchniemy naszą lojalność w przymierzu, to wtedy powie coś więcej. Tylko to niestety sobie trochę jeszcze poczeka. Aha, that so. Dobra. Ah, most illustrious Lord Seeker. Or should I say, Lord Slayer? Fine kindling for the thrones, is it not? Each soul truly worthy of lordship. And all slain by thy hand, to bind them to their thrones, even in death. Oh, I have no qualms, for as we are to our thrones, thou art to thy duty. In fact, methinks thou'st helped these poor lords along their rightful path. Ah, most illustrious, and oh, in. Okej, okay. Nie wiem, czy mu władcy, czy mówi o w liczbie mnogiej, czy, no zależy w sumie, czy mówi, bo niby władca pogorzelisk, ale czy stróże otchłani to w sumie nie są właśnie władcy pogorzelisk? Tak mi się bardziej wydaje. Co my tu mamy? Dusza zepsutego drzewa, worta, mędrca, dusza wilczej krwi, tutaj mamy dwa i nic więcej, okej. Okay. Wielki miecz Farona i wielki miecz wilczego rycerza. Za 10 tysięcy dusz bierzemy to, tak samo jak i Wielki Miecz Farona. Wielki Miecz Wilczego Rycerza. Wielki miecz spaczony mrokiem otchłani, mistrza wilczej krwi z Faron, czyli oczywiście Artoriasa. Wilczy Rycerz był pierwszym stróżem otchłani, a jego miecz gwarantuje dodatkowe cierpienia istotom stamtąd pochodzącym. I Wilczy Miecz.
Będąc w postawie, możesz zaatakować normalnie, by nisko ciąć z dołu lub silniej, by przeskakując do przodu w połączonym pionowym cięciem salcie. Okej. Okay. I Wielki Miecz Farona. Wielki Miecz Stróżów Otchłani, który występuje w niecodziennym połączeniu z charakterystycznym sztyletem. Sztylet służy za klin w lewej dłoni, a Wielki Miecz w prawej pozwala na ataki techniką niezawodnie kojarzoną z nieumarłym Legionem. I odparcie po odpowiednim wymierzeniu odbija ataki, pozwala na wyprowadzenie z krytycznej riposty przy użyciu sztyletu. Aha, okej, czyli normalnie, czyli mam broń, którą mogę... mogę parować. Spoko. Z ciekawością wytestuję sobie to teraz. Strasznie mi się podoba, jak to może wyglądać. Dobra. Nie, dwie ręce. Dobra, lekko. Zmienimy poziomu. A silnie? A, tak skaczemy do przodu. Ej, fajne. Fajne. Jest to wielki miecz, więc oczywiście ataki są takie same jak przy innych mieczach. A tu mamy ogromny miecz, ale unikatowy. Zobaczmy, mamy sztylecik faktycznie. Okej, co jest najlepsze, to jest normalne odbicie. W sensie, to mnie kosztuje tylko energię, a nie punkty skupienia. To jest super. Czyli gdy mogę albo się... Mogę bić tarczą, czy mogę mieć tarczę dla zasłony, a jeśli będę się już na tyle pewnie, żeby wyczuwać ciosy wrogów, to mogę dziabać sobie ich sztyletem. Nice. Zobaczymy, na ile mi się to uda uskuteczniać. Okej. Oh, champion of art, you wish to hear? You know, in my art, but oh, to się powtarza. Cuda mamy tylko oczywiście mroku, więc... Nie wykupujemy ich. Bynajmniej nie u niej. Back again, I see. Perfect. I don't mean to see again. I promise to stay. Nic nowego nie mówi. Ah, I am pleased to have a... Dobra, to chyba... On mówi chyba zależnie od tego, kiedy do niego przychodzę. Znaczy, kiedy. Zależnie od tego, jak do niego przychodzę, to on ma różne teksty na powitanie, ale to raczej... Już tam gdzieś chyba się pojawiło. Wracam ciągle o tej księdze z Izalit, którą możemy znaleźć. Dobra, on też mówi to samo. No, Greyrath prawie na pewno będzie chciał się zawinąć, coś mi się wydaje. O proszę, jednak nie. To jest dziwne. Co, ale sądziłem, że on akurat będzie chciał się zawinąć w końcu na jakieś polowanie. Ale może to jeszcze nie ten boss. Speak thy desire honorable. Orbeck of Vinheim. Dobra, to ciągle tym Orbeku. Dobra. Szczerze myślałem, że będzie jakieś gadu-gadu większe, a tutaj jednak nie. Jeszcze popioły mam do sprawdzenia, kurde. Ej, teraz kurde, czy ja chcę teraz zostawić popioły, czy może je sobie zachować na sam koniec? Kurde, wiecie, może podtrzymajmy i na sam koniec, jak już wszystkich zgromadzimy, to odkładamy te popioły na miejsca. To będzie takie fajne, myślę. Adekwatne do lore, powiedzmy. Znaczy lore, no adekwatnie to by było po prostu to tam postawić od razu, no ale wiecie, co mi chodzi, tak mniej więcej. Popioły władcy. Popioły władcy zostawione przez stróżów otchłani. Jeśli władcy sami nie wrócą na trony, niech powrócą jako popioły. Stróże otchłani przysięgali na swą wspólną wilczą krew, która stanowiła również mandat ich panowania. Dobra. Ciekawe. W kaplicy, no, o dziwo mało się zadziało, względem tego, co sądziłem, że może się zadziać, no ale jak już tutaj jestem, to bynajmniej sobie zagadamy do André. I wzmocnimy tę broń. Łuski z titanitu. Mam ich troszkę. Dusz mi raczej starczy. Więc uleczmy do plus 4. Nie mam sztabę z titanitu, więc nie mogę użyć tego. Ale właśnie. Jak już jesteśmy tutaj, to zawalczyłbym sobie z tym jaszczurem na początku, który mnie zabił chyba 3 razy, zanim finalnie zdecydowałem się iść dalej do kaplicy. Więc cofnijmy się do cmentarzu popiołu.
do tego ogniska, zaraz do początku. No i my sobie fajnie pójdziemy, ogarniemy to. Fajna jest ta kaplica, kurde. Ale naprawdę się rozbudował. W sensie, też ciekawi, czy to jest właśnie to samo miejsce, gdzie jest ta stara kaplica, tylko po prostu rozbudowane do takiej swojej wersji, która właśnie jest teraz. Czy może to jest totalnie nowe miejsce dla kaplicy? Tego niestety nie wiem. A nie powiem, chętnie bym się tego dowiedział. Tu oczywiście typiarze są totalnie podstawowi, więc jeden strzał będziemy się zbudowali. Tylko jaki jest minus tego miecza? Żre niesamowite ilości energii. No dobra, weźmy sobie może to. Patrz, jaki gotowy w ogóle na mnie jest ten Jaszu. Patrz, kurde. Ja nie wiem, czy to przez to, że mam taki miecz, a nie inny, czy przez to, że jest upgrade'nięty, czy to, przez to, że to jest początkowy totalnie Jaszur, ale trzy strzały i kurde załatwiony. Jedną łuskę mi chyba zostawił. No i proszę, coś co było problemem teraz jest niczym. No ale też wiadomo, moje maksymalne statystyki pewnie też to sobie mają. O, ale patrzcie, mam teraz efekt pustego 5, a nie zginąłem ani razu. Znaczy dobra, wróć, zginąłem raz, no ale... Dobra, moment, bo zdejmijmy sobie klatę. No nie, wyglądamy normalnie. No kurde, to jest dziwne. Zginąłem? Raz. Dobra, nie, zginąłem dwa razy. Jak ten. Raz zginąłem chyba w katedrze, jak szedłem gdzieś, a drugi raz, jak mnie ten demon wypierdolił z areny. Albo ten demon po prostu mnie wywalił z areny. I to mi dało te 5 punktów? Who knows? Dobra, never mind. Wracamy do tego. Do gnicha. To nie ma raczej znaczenia, które wybiorę, bo i tak lecimy do nowej lokacji. I troszkę przeeksplorujemy, bo... Czy też nie mam pojęcia... Ja mam aktualnie 40 minut na nagraniu, a nie mam bladego pojęcia, ile po cięciach mi z tego wyjdzie, więc... Na razie po prostu się przeteguję do... Właśnie... nie tutaj. Do... Stróży w otchłani. No i sobie po prostu... Odpocznę przy ognichu. I po prostu do was wrócę, jak sobie coś ogarnę, bo niestety taki mam dzień się trochę zalatany, więc na bieżąco muszę sobie ogarniać sprawy. O, ty! Czekaj, w sumie czekaj, bo właśnie do opiekunki kapliczki nie zagadałem, a może ona ma jakieś nowe rzeczy? Jakiś, nie wiem, może strój na przykład tych stróży w otchłani? Zobaczmy. Ashen Water. Tak jak sądziłem, ona tutaj tylko gada o popiołach. Jest! Proszę! Set nieumarłego Legionu. No, na cały mnie nie stać. Chyba, żebym użył dusz. Zobaczmy. Najpierw duże dusze nieznanego żołnierza. Jedno daje 3000. Użyjmy tutaj teraz trzech tych nieznanego podróżnika. Okej, jedna dwa tysiaka. Dobra, na co mnie teraz będzie stać? Kup przedmiot. Będzie mnie stać na hełm, rękawice i nogawice. I teraz potrzebuję jeszcze 10 tysięcy, no to sprzedamy jej żar. Właśnie 10 sztuk. I proszę bardzo. Mamy cały set nieumarłego Legionu. Te sety da się też chyba upgrade'ować, tak mi się wydaje. Zobaczmy, wzmocnij broń. Łuk. Te kostury. O, a nie! Proszę, w tej części nie da się upgrade'ować odzienia. Ciekawe. Zobaczmy, jak to wygląda.
No, ogólnie jest to, waży to mniej i odporności fizyczne są mniejsze, no ale też umówmy się, no ten set bardziej podchodzi pod to, żebyśmy unikali, aniżeli faktycznie obrywali. Więc tak dla klimatu, weźmy sobie ten set nieumarłego Legionu. Nie rękawice ciemności, nieumarły Legion, poproszę. No i kurde, proszę. Stróż otchłani we własnej osobie. Tylko tą tarczę jeszcze bym musiał sobie ściągnąć tak naprawdę, bo oni właśnie tarczy nie używają. No i dobra. Czajmy cały opis. Czy tutaj coś się zmienia? Nie, w większości jest to samo. Tutaj jest tylko w hełmie coś nowego. Czy nowego, coś innego, więc dobra. Ubiór stróżów otchłani nieumarłego Legionu Farona. Ci nieumarli wojownicy poprzysięgli skosztować wilczej krwi i działali w mroku, szukając oznak otchłani i tocząc wieczny bój z jej wynaturzeniami. Ich szpiczasty stalowy hełm był bardzo rozpoznawalnym znakiem Legionu, przez masy uznawanym za złowieszczy omen. Nieźle. Ej, ale ta pelerynka wygląda, kurde, zajebiście. Wiesz, jesteśmy tacy rozpaleni. Dobra, podróżuj. To właśnie stróż w otchłani. Jestem ciekaw, czy będę mógł zgarnąć elementy wszystkich bossów, jeśli chodzi o wyposażenie, bo jeśli tak, to byłbym bardzo zadowolony z tego. Okej, schodzimy pod ziemię z tego, co widzę. Do kartuskich katakumb. Okej, i to jest właśnie ta miejscówka, o której wam wspominałem. Że de facto w tym momencie Joel powinien tak naprawdę zginąć. No ale... jednak nie zginął. O, tam ktoś chyba... Oj! O, a nie, kurde, ripostę walnął. Kurde, ziomek stróżom, nieźle. O Jezu, jak ja bym walnął im ripostę, to by dopiero było. Przecież ja bym chyba zwanshotował bym chyba jedną ripostą tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, ile mu ten miecz brał. No, ale okej. Okay. Ja sobie tutaj poleżę. Czy tam odpoczywam przy ognichu, a my widzimy się... no, po cięciu, myślę. Dobra, wracam do was w takim razie. Spróbujmy przeeksplorować troszeczkę te lokacje. Tylko może stawię sobie w taki sposób. Weźmy talizma pod ręką. No i mamy kartuskie katakumby. A właśnie, to chcę zobaczyć. Dobra, to jest zwykła wiadomość. Już sprawdzałem, zanim poszedłem. Czy to jest dobrze? Wymagany dół. Okej. Spoko. Ale może po kolei. Wstanie, dostałem dusz. No już słyszałem, jak wstał. Kartuski róż. Aha, jego gdzie wciął? Gdzie gutunął? Chciałbym to wiedzieć. Zobaczmy ten róż. Pewnie krwotok nakłada. Dokładnie. Bardzo lepkie, szkarłatne wydzieliny rośliny dodają chwilowo efekt krwotoków do broni w prawej ręce. Pochodzą od wojowników kartusu, których ostrza przybierają od tej substancji oraz krwi ich ofiar szkarłatny odcień. Okej. Okay. No, mamy jakieś. Nie ma! Spaniaku! Ktoś tu strzelił? Ten tam, skubaniutki.
szkielecik z łukiem się znalazł. Nie będzie tak łaził sam, co za gość. To jest fajny pomysł na lokację. Nice. Ten miecz ulepszony jest naprawdę kozak. Kartuski, wielki zakrzywiony kartuski miecz. O. Tak to powinno być napisane. Duży zakrzywiony miecz szermierzy Kartusu, najlżejszy z tak profilowanych wielkich mieczy, stworzony by rozkrwawiać. I sięgnięcie z obrotu to już znamy. Tu jest przejście i tutaj dalej też. No i tu też! Okej. Okay. Teraz sprint. O, jaszczurka. Czemu sprint? Ale dobra, tutaj mamy początek, schodzimy tutaj, tutaj. Okej, tak powoli coraz niżej, aż do tamtego miejsca i ewentualnie do tamtąd. Tylko co mi na to zejście tak naprawdę? To jest pytanie. Ej no kurde, ale lak. Kukri i duży fragment, odłamek tytani, to nie fragment. Klejnot, kolejny. No, come on! No, czy... Brawo ja! Przed tobą głaz. Jaki głaz? O, ten głaz! Czy to się rusza? Czy się samo z siebie? To wygląda. Żar miło, które sobie zyskamy. To się prawie na pewno da rozwalić, bo to jest po prostu kupa kości. Ciekawe. Czemu tych nie atakował w ogóle? Aha, i rozkruszyło się samo. Super. Fragment kości nieumarłego. Lubię to. Ale kurde, też szybko znalazłem kolejny. W poprzednim odcinku znalazłem jeden fragment, w ten kolejny. Jakby jak to interpretować? To jest trochę moje pytanie. Proszę, to ma jakiś inny rok, widzę. W zakładzie ASB to mi się to pewnie nie spodobało.
To jest fajnie ukryte, kurde. Dzbany z tymi pułapkami są ukryte między innymi, więc ciężko wyczuć sobie moment, jak się przetoczyć, żeby nie aktywować pułapki. Kartuski Mleczny Pierścień. Lekko zwiększa zręczność i ukrywa przy przewrotach. Fajne. Pierścień Wojowników Pustynnego Królestwa Kartusu. Lekko zwiększa zręczność i ukrywa się podczas przewrotów. Techniki szermiercze Kartusu pozwalają na płynne ruchy z dzierżonym zakrzywionym mieczem. Ich mistrzowie są znani z zaskakiwania przeciwnika ruchami zręcznymi jak tanie z piasku na wietrze. Oddają życie swemu władcy Wolnirowi, zdobywcy większości znanych ich ziem. Ej, to jest zajebiste! To nie ma cooldownu, co jest najlepsze. Okay, czyli na to się nadziałem. I zauważyłem, czy na pułapkę wlazłem, czy na coś innego. Strasznie potężna, bo bardzo mnie leczy. Mam wrażenie, że za trochę więcej niż chyba powinna. To jest tylko plus 3, to kurde, jak będzie maksymalnie leczyło? Czy maksymalnie ulepszono, to za ile to będzie leczyć? No dawaj. Średnio pykło. Ważne, że typ pokonany. Żar. Kolejne zejście na dół. Ta kula akurat spadła z góry. W sumie kto wie, może ta poprzednia też spadła sobie z góry. O, nice, to jest to blisko. Dobra, myślę, że chociaż 15 minut teraz na nagraniu. Do 20 dociągnę i wtedy zakończę odcinek. No, chyba nie bardzo. Przypadkiem wlazłem sobie w kulkę. Ale patrz, jakie to jest przegięte, nie? Ten miecz, stróż odchłani, czy nawet miecz Artoriasa. Oni trzymali to w jednej ręce. No, Artorias może oburącz, ale w jedną ręką też potrafił walczyć tym mieczem. Nasza postać musi trzymać tak de facto oburącz ten miecz, żeby korzystać dobrze ze specjali tych oręży. Kiedy się rozpadnie w końcu? Jak ty tam i tu? Wszyscy kurde czerwone mocy. Ułamek. Jakieś przejście. Siurka! Listy klejnot. Żegnam. Klejnowy most jest na granicy wytrzymałości.
Okej. Okay. Żółta pigułka z robaka. Good to know. Łomek titanitu. No, upadek z tej wysokości to jest raczej śmierć dla mnie. Co jest tutaj? Są przetrupy i przeciwnicy. Mamy faktycznie ten cały most. Czarna pigułka z robaka. Co to jest za miejscówka, kurde? Tego nie kojarzę. Przejmę tę pigułkę. I ona będzie tutaj. Kartuscy strażnicy grobów używali jej do odparcia ataków wielkiego piaskowego czerwia. Stoczył się on do katakumb i zdominował swój nowy dom. Niegasnące jezioro! O, ciekawe, czyżby nowa lokacja? Może? Dobra, przejdźmy z kolei na granicy. Jedi! Co jest? Ej! To działa? Jest i poszli! Dobra! Falcjon. Oj, mogę zejść potem teraz tam na dół, spoko. Spróbuj atak. No nieźle, naprawdę. What? Nie! Nie no, nie gadaj, że jestem już, kurde, ten, przy kolejnym bossie. Naprawdę? Aż za szybko, kurde, mam wrażenie. Może ta lokacja jest naprawdę aż tak mała. Zobaczymy. Ale to może nie w tym odcinku, tylko bardziej w kolejnym, bo wolałbym w tym tylko jednego bossa, z jednym tylko bossem walczyć. Zobaczmy sobie tutaj, co się kryje. Bułat, Falcjon. Jeszcze zaraz pełną kolekcję broni sobie odblokuję. Odblokuję, nie odblokuję, tylko będę miał znowu. Nowa sztuczka. Sojusznik. Aha, ta. Sojusznik. Już to widzę. Ty chyba go zachwiałem, kurde! Stan nic nie robił. Nice! Dusza demona! Ej, proszę, to jest drugi taki demon chaosu, oczywiście. Który nie jest żadnym bossem ani tym, tylko takim mini bossem, powiedzmy. Ale pomimo tego dostałem za niego duszę. Nieźle. Naprawdę nieźle. I to jest ta dusza, która była mi potrzebna do zrobienia tam jakiejś broni. Dużo dusza do samego żołnierza. Się przestaną ktoś podnosić, czy nie? No, wilku, wilku mowa, co? O, kolejne ognicho, jak miło. Pierścień wiedźmy i przepaska starego mędrca. Element stroju piromantów z Wielkiego Bagna, noszony głównie przez starych uczonych. Spora przepaska na oczy blokuje niepotrzebne światło, pozwalając na obserwację prawdziwej esencji piromancji. Płomień wszystko ukazuje i wszystko przesłania. To nie jest ten? Ornyx
Czy tam Kornix nie ma tego na głowie? Chyba tak. Pierścień. Wiedźmy tu jest. Bardzo wzmacnia piromancję. Wiedźma z Izalith i jej córy, wszystkie nadpalone płomieniem chaosu, nauczyły ludzi sztuki piromancji i poderowały im ten pierścień. Bardzo wzmacnia on piromancję. Każdemu piromancie znana jest historia o wiedźmach podkreślających potrzebę bojaźni przed płomieniem i uczących ludzi piromancji w nadziei, że zdołają oni nad nim zapanować. Ciekawe. Kurde, taką rzecz znaleźć? Nieźle. Oj, a propos, akurat mam 20 minut. Przy mgnichu. Zobaczmy, czy tutaj znajdziemy coś dalej. Nice! Kolejna jedna wielka dupna lokacja. Ściany. Wiem skąd te hałasy. Zbieranie rzeczy w tym miejscu może być problematyczne. Dobra, na razie to zostawiamy. Czyli kurde, mamy teraz tak. Tutaj mamy jedną lokację. Tam mamy gdzieś wcześniej przejście do bossa. Jeszcze całych katakomb nie zwiedziłem w całości. Nieźle. Cofnijmy się na sam koniec do kaplicy, żeby zrzucić sobie tego. Spalić te kości umarłego i wzmocnić sobie Estusa. Mogę to wrażenie, że im bardziej my to rozpalamy, tym bardziej ten płomień sięga czubka tego. Czubka, rękojeści tego miecza. To bym musiał zobaczyć, kurde, na Nowej Grze Plus na przykład, jakbym znalazł kość nieumarłego i tak kolejno ją podpalać. I zobaczyć, czy to faktycznie robi różnicę. Dobra, dusza demona. Kurde, miałem tego mimika jeszcze ogarnąć. Dobra, to się zrobi na początku kolejnego odcinka. Aha, co? A? Dobra, tutaj już nic nie mówi. Zobaczmy. Dusza... Nie, zbłąkanego demona. Nie. Dusza... Dusza demona. Tu mamy. Wielki topór demona. Ten chętnie używany przez demony wielki topór korzysta z potęgi ognia. Zrodzone z chaosu demony wielce cenią sobie ogień, a mimo to są spaczonymi, zniekształconymi tworami stworzonymi wbrew wszelkim prawidłom świata. Umiejętność demoniczna flara na chwilę rozpala wewnętrzny płomień, którym można spowić podłoże i przeciwników. Okej. Okay. Chyba jeszcze to. Tak. I pięść demona, demoniczna, tryskająca ognistą esencją pięść. Dzierżąc ją, możesz wyzwolić jej moc poprzez płomienną umiejętność. Przy oburęcznym użytku każda z dłoni otrzymuje po pięści. I umiejętność płomienne tornado. Wirujesz szaleńczo, przebijając się przez wrogów z rozpostartymi płonącymi pięściami. Użycie w tym czasie silnego ataku przekieruje pęd na cios w podłodze. Dobra. Treat the firekeeper not with discourtesy. Sprawdźmy, jak to działa. O, tutaj babka znowu zniknęła, co tu się działa. Dobra, broń. Najpierw oczywiście wielki topór demona. No nieźle, chociaż sądziłem, że jakaś plamka zostanie tego ognia na ziemi, ale jednak nie. Zobaczmy teraz te pięści. Gdzie to jest pięść? Gdzie jest ta pięść? Nie kupiłem tego finalnie, czy jak? O Jezus Maria, nie, bo... Zobacz, to jest ta dusza, co miałem ją wytradować właśnie, a nie ten... Nie pochłonąć. Aha. Znaczy, nie kupiłem tej pięści finalnie. Teraz mamy. Treat the fire key. Dobra. Teraz możemy zmienić. Jest tutaj.
Dobra. Oboręcznie. I zobaczmy ataki. Okej. Okay. Silny cios. To jest taki... O. I specjal. Dobra. Ej, ogólnie wygląda spoko. Czekaj, że dałoby się przejść, kurde, grę waląc tylko pięściami. Sega na pewno by się dało, tylko trochę by to trwało. I bardzo łatwo o błąd pewnie w takim momencie. Najpierw światło. To działa oczywiście tak samo jak w poprzedniej części. Czyli mamy kuleczkę światełka. Naprawa. Okej, tu jest inna animacja. Ukryta broń, a tak to muszę mieć zwykłą broń. Weźmy ten nóż Korwina. No nieźle. Zwyżyć dobrze ataki i powinno przechodzić. To mogę zakląć? O, ten miecz kata też mogę sprawić, że będzie niewidzialny. Czyli tylko broni takich specjalnych, albo wzdłuż bossów, czy tam w przypadku tych demonów, takich mini-bossów, nie można zaklinać. Choć, nie powiem, jest to trochę dziwne, ale poniekąd jest to też trochę, powiedzmy, naturalne. No bo jakbym mógł zakląć taki miecz, żeby był niewidzialny, no to trochę dziwnie by się walczyło, nie? Dobra, ukryte ciało teraz. Okej, no faktycznie. O, ale patrzcie, teraz miecz nie jest też taki jest niewidzialny. Czyli... Znaczy dobra, w sumie nie, inaczej. Jest tak samo jak nasze ciało, jest taki ledwo widoczny, ale nie jest totalnie niewidzialny. Dobra, czy to po jednym ciosie od razu schodzi? Nie, czyli to ma jakiś swój timing i po prostu jest krótki. Dobra, no i mur. Okej, taka tarcza po prostu. Dobra, i teraz to, może nie wiem, ustawię się gdzieś wyżej, żeby kogoś tym nie trafić przypadkiem. Ciekawa opcja. Dobra, tutaj wracamy do kostura, tutaj do talizmanu. No i dobra, mamy ogarnięte. No to będziemy w kolejnym materiale eksplorowali dalej te katakumby, ale nie ukrywam, że pewnie jeszcze się przejdziemy do właśnie tych. Przejdziemy się do między innymi tego całego nigasnącego jeziora. Szpiegacz ja chcę... No w sumie aż tak nie, bo skoro mam już pierścień, który jest lepszy, no to... sobie tego szpiega wykorzystywać. Dobra, światło może się przydać. Naprawa aż tak mnie potrzebna nie jest. Ale ta mgła akurat mi się podoba. Więc to może zostać. To leczenie nawet nie jest mi aż tak potrzebne. Bo na przykład ciepło, ile kosztuje? 50 punktów skupienia. Leczenie kosztuje 45. Tylko leczenie to kosztuje o 5 punktów mniej. I fakt, leczy... mnie i wokół od razu, ale finalnie to ciepło jest lepsze, bo leczy i mnie, i osoby w pobliżu, ale w dłuższym czasie, więc ja praktycznie za troszkę więcej niż to leczenie leczy się to full, prawie że za darmo, nie? Więc dobrze, teraz opuszczony grobowiec czy katakumby? Grobowiec to było, to będzie tu. Dobra, z tego miejsca będziemy dalej eksplorowali same te katakumby. To jest przed tym mostem, jak rozumiem, tak? Nie, to jest przed wejściem do jeziora. Dobra. Ej, wait a minute. Czekaj, a dobra, to pierwsze ognisko, dobra, czyli to pierwsze ognisko, to jest to, które mnie interesuje.
właśnie te katakumby. To jest pewnie to ognisko drugie w tym odcinku, które... Znaczy pierwsze, które znalazłem. To za tą kratą pewnie. Dokładnie. No dobra. Czyli od tego miejsca będziemy dalej eksplorowali te katakumby. No i zobaczymy, co takiego jeszcze tutaj się kryje. Szczerze? Nie wiem czemu, ale liczę na jakieś piromancje. Skoro znaleźliśmy już tutaj dwa demony, znaczy dobra, dwa po drodze, ale jednego demona, który dał mi właśnie co ognistą broń, no to liczę, że jakieś piromancje być może też tutaj znajdę. Ale czy znajdę, czy nie, to się o tym przekonam dopiero w kolejnym materiale. Ode mnie póki co w tym to będzie tyle, także do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!